Cześć! Dziś materiał dla osób, które posiadają system odwróconej osmozy i chciałyby dowiedzieć się więcej o jej serwisowaniu. Opowiem o wszystkich niezbędnych zasadach dotyczących prawidłowej konserwacji filtra. Zapraszam Was do oglądania. Specyfiką wszystkich filtrów do wody jest to, że mają określony czas żywotności, a ich efektywność spada z coraz dłuższym okresem eksploatacji. Zazwyczaj wynika to z przeciążenia materiału filtracyjnego przez ilość zatrzymywanych zanieczyszczeń. Warto więc zadbać o urządzenie, aby zachować wydajność filtracji oraz odpowiednią higienę pracy. Regularna wymiana wkładów to podstawa. W zależności od jakości wody, wymianę powinno się wykonywać raz na pół roku lub raz na rok. Przyjmuje się, że częstszy serwis jest wskazany dla użytkowników wód z własnego ujęcia, w których występuje więcej zanieczyszczeń. Z kolei membrana osmotyczna cechuje się większą trwałością. Dobrej jakości membrany osmotyczne mogą działać bez problemów nawet przez około 5 lat. Po pewnym czasie eksploatacji wewnątrz urządzenia mogą powstawać osady natury nieorganicznej, czyli wapń, mangan i żelazo. Możliwe jest również powstawanie osadów pochodzenia organicznego, które tworzą m.in. bakterie. Ten rodzaj zanieczyszczeń jest szczególnie niebezpieczny dla ludzkiego zdrowia. Zastosowanie środków chemicznych do oczyszczania wnętrza odwróconej osmozy pozwala na skuteczne usuwanie powstałych osadów i dezynfekcję całego urządzenia. W przypadku domowych systemów odwróconej osmozy rekomendujemy wykonanie dezynfekcji urządzenia po około 12 miesiącach eksploatacji, najlepiej podczas wymiany rocznego zestawu wkładów. W procesie dezynfekcji pomocny będzie Ecoperla Antibacter. Jest to płyn o dużej zawartości chloru. Preparat dzięki swojemu składowi doskonale oczyszcza oraz chroni wnętrze filtra przed wystąpieniem skażenia. Sposób stosowania Ecoperla Antibacter jest podobny dla wszystkich typów odwróconej osmozy. Po uprzednim wyjęciu wkładów całą zawartość buteleczki należy zaaplikować do pierwszego klosza, następnie odczekać chwilę i dokładnie przepłukać całe urządzenie wodą. Podczas tego procesu oczyszczane są nie tylko klosze, ale także wężyki, zbiornik magazynujący wodę oraz wylewka. Aby odpowiednio zadbać o swój system odwróconej osmozy, wcale nie trzeba poświęcać temu wiele czasu i uwagi. Przez cały czas eksploatacji urządzenie działa praktycznie bezobsługowo. Zakres czynności, które trzeba wykonać przy tym filtrze, sprowadza się właściwie do 2 działań – wymiany wkładów oraz dezynfekcji. To niewiele, aby stale cieszyć się higieniczną i bezpieczną filtracją wody, z której na co dzień korzysta cała rodzina. Jeżeli macie dodatkowe pytania, piszcie na pomoc@ecoperla.pl. Do zobaczenia!